No i nadzieją jest, że jakoś was przekonam do studiowania tej może filozofii, czy w ogóle do studiowania tutaj na naszym wydziale, ale chciałbym zrobić rzecz odwrotną. To znaczy zniechęcić was do studiów w ogóle. Jaki sposób. Ale od początku. Trochę przybliżę może swoją historię, bo to nakreśli temat, o którym chcę mówić. Bo zależy mi na tym, żebyście sami przemyśleli to, czy w ogóle chcecie przyjść, czy to na studia filozoficzne, czy na jakiekolwiek, i czy macie ku temu, czy wiecie, dlaczego chcecie to zrobić, czy macie ku temu jakieś powody. Dlatego, że prawdą jest, że będąc tutaj, studiując na licencjacie, czy później studiowanki po przerwie na studiach magisterskich, na licencjacie byłem najlepszym studentem na wydziale, aczkolwiek na przykład na świadectwie maturalnym, z którym przyszedłem tutaj na uczelnię, miałem 8-2 i 8 zagrożeń. No, wiązał się z tym jeden egzamin komisyjny, na który pamiętam, że na pierwszy termin nie przyszedłem, byłem chory, zapomniałem powiadomić komisję, nie była z tego bardzo zadowolona. No, generalnie to wyglądało tak, że po skończeniu liceum z takim świadectwem, które wynikało stąd, że wolałem no, to nie tyle było chodzenie na wagary, co sobie siedziałem w domu, przytąkałem na gitarze, miałem ciekawsze zajęcia niż siedzenie na zajęciach i wkuwanie tej całej wiedzy. To liceum skończyłem w dużej mierze dzięki temu, że stawiałem w szkole serwer na Linuxie, który obsługiwał internet w całej szkole, to były jeszcze tam początki, więc jakoś no, miałem pewne chody, więc dało się pewne rzeczy tam ponaginać. A co z maturą? No, matura no, była ciężka do przejścia, jakoś udało mi się wybrnąć z tych 7 zagrożeń. Ten jeden egzamin komisyjny miałem, tam wyglądał on tak, kiedy już na niego się zjawiłem, za tym drugim razem, że odpowiedziałem na jedno pytanie z 3, na 2 pozostałe odpowiedział mi nauczyciel historii. No tak, komisja pokiwała głowami, powiedziała, no żeby tam pan tylko może na tą historię nie wybieram na studia, bo może to nie mieć zbyt wiele sensu. No i to racja, jestem kiepski z historii bardzo. To nie jest powód do dumy oczywiście, przeciwnie. Później zacząłem pracować też jako informatyk, skończyłem tam w międzyczasie tylko jakąś szkołę taką policjalną, żeby mieć jakiś tam papierek tego technika, mimo że ogarniałem sprawę. W międzyczasie jeszcze tam dyplom masażysty. To już nie było związane z jakimiś tam konkretnymi rzeczami. Potem rzuciłem to wszystko i poszedłem do wojska, właśnie stwierdzając, że jeżeli tak ma wyglądać moje życie do samego końca, no to trzeba coś zmienić. W sensie takim, że na przykład wracałem z pracy, jeszcze kurtki nie ściągnąłem, a tu telefon od szefa, albo gdzieś tam 3 w nocy, że coś tam z serwerem, więc no nie wydawało mi się, że to jest dobry sposób na życie w ogóle. W sensie na tamten czas może tak, ale żeby tak nie przeżyć, no to słaba sprawa. Dopiero po wojsku stwierdziłem, kurczę, może poszedł na filozofię dla odmiany. No i gdzieś mnie to wciągnęło. I tak jak nie czytałem w swoim życiu zbyt wiele książek, właściwie to chyba przez liceum to nie kojarzy cokolwiek to było. Wiem, że w podstawówce to była Akademia Pana Kleksa. Byłem zmuszony, bo rodzice nade mną stali i musiałem po prostu czytać to pod ich wzrokiem. Także nie byłem zbyt błyskotliwym człowiekiem. Taki trochę opóźniony, można powiedzieć, przez podstawówkę i liceum. I no dopiero jakoś na tych studiach rzeczywistość mi się przekonstruowywała, właśnie filozoficzne, które różnią się od innych studiów też tym, że trochę inna jest relacja i do wykładowców, i inny sposób uczenia. Dlatego, że moim zdaniem większość nauczycieli, którzy uczą, przynajmniej z tego co ja pamiętam, może się to oceniać inaczej, ale w tym szkolnictwie publicznym nie posiada kompetencji do nauczania. Nie mówię o tym, że nie posiadają wiedzy, bo prawdopodobnie wiedzę posiadają, tylko mają problem z jej przekazaniem komuś, albo ich ona nie pasjonuje. Na przykład jeśli chodzi o moją podstawówkę, no to sam wiem, że było iluś takich nauczycieli, nie mówię, że wszystkich, bo to też nie chodzi o to, żeby demonizować, którzy chyba nienawidzili swojej pracy bardzo, co przekładało się też na tych uczniów, z którymi musieli przebywać tak jakby za karę przez cały dzień. Wydaje mi się, że to jest w ogóle zły kierunek. Tym bardziej, że przychodząc do szkoły, nie do końca nie wiemy, po co tam jesteśmy.
a jesteśmy zmuszani przez państwo, dlatego że gdyby rodzice nas do niej nie wysyłali, no to by dzieci państwo im odebrało. Potem idziemy do liceum, bo musimy, więc wpływamy tą całą wiedzę. No i potem jest ten moment decyzji już bardziej świadomy, aczkolwiek trochę w cudzysłowie, bo to dzisiaj wygląda tak, że no przecież pójdziesz na studia jakieś, prawda? No co tam na tej świadectwie maturalnym? Musisz to jakoś zdać, musisz iść na jakieś studia, bo przecież jaką pracę będziesz mieć? No i tu pojawia się pierwsza niewiedza, to znaczy właściwie taka niewiedza utajona, bo najgorzej jest w momencie, kiedy nam się wydaje, że coś wiemy, no bo wszyscy coś powtarzają i nie wiemy, że nie wiemy. A nie wiemy właśnie po co idziemy na te studia. Jakbyście mieli powiedzieć, jaki jest cel pójścia na studia. Ktokolwiek. Proszę, tu koleżanka może. Po co się idzie na studia? No, a po co jest to wykształcenie? No i tu jest właśnie błąd. To jest błąd. Dlatego, że warto jest mieć wykształcenie, ale studia nie służą temu, żeby mieć pracę. Ale mamy wiedzę. No mamy wiedzę. No tak, ale czy z samej wiedzy coś można stworzyć? No, są tacy ludzie, którzy mają super pamięć. Wiedzą wszystko. Tylko na przykład niczego nie rozumieją z tego, co wiedzą. Można ich zapytać o jakieś, to niektórzy savanci tak mają, niektórzy są dobrzy na przykład w liczeniu, niektórzy w zapamiętywaniu faktów historycznych, no i są w stanie przeczytać jakąś tam encyklopedię, podręczniki od historii i od tego momentu, po tym jednym przeczytaniu znają wszystkie daty, wiedzą co się działo, tylko że nic z tego nie rozumieją. A żeby sobie poradzić w życiu, to nie chodzi o to, żeby coś wiedzieć, dlatego że jak czegoś nie wiemy, to sobie otwieramy jakąś książeczkę, jakąś encyklopedię, dzisiaj internet, a wpisujemy tam Wikipedia, Google, wyskoczy nam masa materiału. Czy człowiek jest w stanie tyle spamiętać, co Google? No nie za bardzo, więc Google z nami wygrywa, jeśli chodzi o gromadzenie wiedzy. Ale komputery niczego nie rozumieją z tej wiedzy. A nam przede wszystkim chodzi o to, żeby żyć, żeby nam przysłużyło się to, co robimy, to, czego się uczymy, do tego, żeby jakoś sobie poradzić w życiu. Właśnie między innymi do tego, żeby mieć jakąś pracę, tylko że zawodu jako takiego, no to uczą szkoły zawodowe, czy idziemy do technikum, potem się dokształcamy, prawda? Ale nie studia. Studia z samego zamysłu, sens ich powstania jest taki, żeby pracować naukowo, żeby posuwać jakąś wiedzę do przodu. No teraz to się trochę pozmieniało. Nie chodzi o to, żeby się całkowicie przeciwko temu buntować, tylko realia są takie, że skoro wysuwamy twierdzenie, studia są po to, żeby znaleźć pracę, zobaczmy, jaka grupa osób procentowo największa to bezrobotni. Otóż to ludzie, którzy skończyli studia, mają ten tytuł magistra i nie wiedzą, co z tą wiedzą zrobić właśnie. Nie rozumieją ani samych siebie, ani tego świata dookoła, w jakim żyją. Nie potrafią się w nim odnaleźć. Taka gwiazdeczka tutaj w ramach takiej dygresji, że jeśli chodzi o studentów filozofii, no to z nimi takiego problemu nie ma. Jeśli chodzi o innych, tam niby tych bardzo ważnych tam specjalizacji zawodów, no to często się błąkają. Jeśli chodzi o filozofów, to właśnie nie. Zresztą pewnie kojarzycie tam wiele osób może z życia publicznego, które gdzieś tam kiedyś się przyznały do tego, że kończyły filozofię. Może nie są to jakieś bardzo poważane jednostki, jeśli chodzi o tych, o których najgłośniej słychać, by to jakiś tam Palikot, Mitke, ale trzeba przyznać, że mimo ich dziwaczności, można ich lubić bądź nie lubić, no to jednak jakiś sukces w życiu osiągnęli. Nie chodzi o to, że są tylko znani, ale jakoś w życiu sobie radzą. Prawda? Niekoniecznie trzeba zmierzać w tym kierunku, żeby być postrzeganym za takiego dziwaka, bo to też nie o to chodzi. No ale faktem jest, że jeżeli ktoś używa własnego myślenia, jakoś po swojemu rozeznaje ten świat, próbuje się w nim odnaleźć, zawsze będzie postrzegany za dziwaka, bo nie wpisuje się w te kanony, które służą tak naprawdę nielicznym jednostkom, no bo mówi się właśnie o sukcesie, że skończycie studia, że potem jakieś właśnie dalsze wykształcenie, super praca, biznes i tak dalej. Oczywiście jest to możliwe, można zrobić taką karierę, ale to jest tylko jakiś
niewielki procent, którym się udaje wybić, no tak, że są znani na skalę światową. Jeśli spojrzymy na przykład na postacie, które w ostatnich latach no rzeczywiście osiągnęły bardzo wiele i nie są aż takimi wielkimi dziwakami. Nie mówię tutaj o osobach, które kończyły filozofię, tylko no, po prostu o ludziach sukcesu. No to weźmy takiego twórcę Apple'a, prawda? Weźmy twórcę Microsoftu, Billa Gatesa. Weźmy Ilona Muska, ten, co teraz wysłał te rakiety w kosmos prywatnie i buduje, tworzy samochody elektryczne, Tesla. Jak ich zapytać o szkołę, no to byli miernotami, raczej byli uznawani za takich trochę upośledzonych, bo coś im nie szło. Einstein to samo przecież, mega kiepski z matematyki, prawda? Elon Musk na przykład, jak posłuchacie? No jest, jest, właśnie no chodzi. Elon Musk, czyli ten obecnie no, miliarder, no, tak jak mówię, no, wysłał prywatną rakietę w kosmos i jeszcze te, no, część tych elementów wróciła na Ziemię, wylądowała, bo stwierdził, że po co marnować tyle sprzętu, prawda, żeby to zbudować, wysłać, a potem żeby się rozbiło. No i wysłał właśnie ten swój samochód, tam gdzieś sobie lata po orbicie z jakąś kukłą astronauty. I on mówił, że dla niego szkoła to był horror. Być może dla was nie była. I przypuszczam, że dla większości dziewczyn nie była. Większy problem mają z tym chłopcy. A wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że szkoła nie jest przystosowana dla chłopców. Oczywiście, no, tu jest pewne spektrum no, cech. Nie chodzi o to, żeby myśleć o tym zero-jedynkowo. Ale przesiedzieć 8 godzin, tak jak ja pamiętam, po 8 godzin zajęcia, to było większość dni tygodnia, nosząc jakiś ciężki tornister, który na tym nie zapinał się na biodrach, więc tylko garb się robił. No jest to coś męczącego, jak się z młodym chce się ruszać, coś robić, wchodzić w jakąś aktywność. I taka druga różnica, tak jak mówię, no to ja to mówię w sposób taki trochę binarny, że tam chłopcy, dziewczynki, ale to oczywiście w rzeczywistości tak nie wygląda, jest pewne spektrum. Ale faktem jest, że jeśli chodzi o dziewczynki, są łatwiej jest im przyjąć pewne rzeczy tak po prostu, że ktoś mówi tam z matematyki, rysuje tam jakieś kółka, kreski, wyliczenia i mówi, no tak jest. No i no to tak jest, no tak mówią, to znaczy, że tak jest, no przecież nie chcą nas oszukać. Przy czym z mojej perspektywy to wyglądało tak, że ale dlaczego? Ale po co ja to mam wiedzieć? No mamy na przykład dzisiaj sporów wiele, bo pozmieniało się w kulturze na temat istnienia Boga, jak się słyszy tam debaty czy rozmowy w internecie, a udowodnij. No dobrze, ale kto z was na zajęciach z matematyki, gdy pani mówiła o czymś takim jak punkt, liczba, zapytał, a niech pani udowodni, że liczba istnieje. A co to jest liczba? Potraficie mi podać definicję liczby? Albo punktu? No wiemy, że punkt nie ma wymiarów. Wiemy, że no, liczba, nie ma definicji liczby ani punktu. Przecież cała matematyka się na tym zasadza. Musimy to przyjąć, że coś takiego jest. Ja miałem z tym trudność. Faktem jest, że to później działa. Można powiedzieć, no zobaczcie, matematyka, budujemy mosty, budynki, no nie bylibyśmy w tej sali, gdyby nie matematyka. Ale najpierw trzeba pewne rzeczy przyjąć. I nie dla wszystkich jest to łatwe. Byłoby łatwiejsze, gdyby nauczyciele byli o tyle uczciwi, że powiedzieli, że nie wiemy, co to jest. Używamy tego w taki sposób, nie wiemy, co to jest. Właśnie gdyby mówili, że nie wiedzą. Ale no jakby szkoła ma służyć temu właśnie, że oto mamy tych mądrych nauczycieli, oto tych mniej mądrych uczniów, którym trzeba przekazać tą wiedzę, żeby byli mądrzy. No ale faktem jest, że sama wiedza no jeszcze niczego nie daje. Nie daje zrozumienia. Gdyby tak było, no to wszyscy nauczyciele no jakoś by radzili sobie w życiu, ale tak nie jest. Nauczyciele są ludźmi jak każdy, mają swoje problemy, też czasami sobie nie radzą w życiu, tu im jakieś godziny zabiorą, tu ich zwolnią, nie wiedzą co robić, gdzieś błąkają się, popadają w rozpacz, rozpadają się rodziny, różne rzeczy się dzieją, więc trzeba by się zastanowić przede wszystkim i zadać sobie takie pytanie, po co żyję?
dopóki nie mamy odpowiedzi na to pytanie, tylko w takim głębszym sensie, no bo ktoś może po co żyje? No, żeby iść na studia. No i żeby, nie wiem, no może tam założyć rodzinę, może ktoś by karierę zrobić, a może jeszcze tam coś, może ktoś chce wstąpić do zakonu, a może ktoś chce lecieć na Marsa z Elonem Muskiem. Odpowiedzi mogą być różne, ale w ogóle, jaki jest sens całego życia? W tym kontekście, że jutro was, może kogoś z was potrąci autobus, oby tak się nie stało. Oby tak się nie stało, ale jest to możliwe. Jest to możliwe. Może to się wydarzy za rok, za 10, kiedy pewne cele zrealizujecie. I żeby na tą chwilę przed zamknięciem oczu móc sobie odpowiedzieć, czy dobrze przeżyłem życie, czy nie. Czy zrobiłem to, co chciałem zrobić, czy jakoś spełniłem, czy spełniłam się w tym życiu. Nie pod kątem szczęścia rozumianego jako komfort, typu przed tą śmiercią. No miałem ciepło w domu. No, piłem piwo z kumplami. Pograłem sobie w gry, Tomb Raider, nowy rok. Jakoś to było. No wątpię, żeby to tak wyglądało. Raczej się człowiek zadręczał, że kim ja właściwie byłem w tym życiu. To jest też odpowiedź, że po co żyję wiąże się też z odpowiedzią na pytanie, kim jestem. No w jaki sposób możemy odpowiedzieć na to pytanie już teraz, prawda? Mogę powiedzieć, że jestem mężczyzną, też można powiedzieć, że jestem kobietą. Człowiek już dzisiaj to nie jest takie do końca jasne. Patrząc na różne trendy, coraz bardziej się to rozmywa. W każdym razie warto się nad tym zastanowić, to jest pewne. Kim jesteśmy w takim głębszym sensie? Nie tylko też w tym sensie, że stanę przed lustrem, no trzeba już być, jestem blondyn, tylko jestem brunetką. No, zawsze się można przefarbować, prawda? Z tą płcią to też tak dzisiaj różnie bywa. Operacje i tego typu sprawy. Ale chodzi o coś głębszego, o coś jeszcze głębszego. Kim jestem wyznacza też w jaki sposób to, co powinienem zrobić. No, jeżeli spojrzymy na takie osoby, które wywarły wpływ rzeczywiście na świat, no weźmy tego Gatesa, ale weźmy też jakiegoś Gandhiego, Martin Luther King, jeszcze tam parę innych postaci, no to jakby to, co te osoby robiły w życiu, co uważały za jakąś swoją powinność, za jakieś powołanie, użyję tego słowa, które zaraz trochę wyjaśnię bardziej, bo my się tak kojarzy powołanie, co, czy mam być księdzem? No nie do końca o to chodzi. To, kim te osoby były, wyrażało się w tym, co robiły w życiu, właśnie jako swoje powołanie, rozumiane w taki sposób, może w tym samym słowie, powołanie. Żyjąc, będąc nawet licealistami, czy kończąc liceum, idąc na studiach, studentami, pracownikami i tak dalej, no mamy kontakt ze światem, kontakt z ludźmi i są takie rzeczy, które nas wzywają, wołają. Nie musi to być od razu coś, co tam się topi, macha ręką. Akurat jeśli chodzi o topielców, to nie mogą wołać. Tak zaznaczę tylko na marginesie, bo wiele osób ma takie wyobrażenie z filmów, że ktoś tam w wodzie, no pomoc! No tak nie jest. Jak ktoś się topi, to z reguły próbuje zaczerpnąć powietrza, zachwistuje się tą wodą, nie może nic krzyczeć, więc generalnie widzicie tylko, że tam ktoś tak dryfuje, podskakuje w wodzie, to warto już tam zobaczyć, co się dzieje. No nie będzie w stanie krzyczeć. Ale właśnie, to też jest rodzaj wołania. Widzimy jakąś potrzebę. To się głęboko wiąże z pewną potrzebą. Widzimy jakąś potrzebę, rozglądamy się wokół, nikomu nie spieszno, żeby te potrzeby zaspokoić, czy na to wezwanie odpowiedzieć. I akurat jeżeli mamy ku temu pewne predyspozycje, no to możemy poczuć, że to jest nasza odpowiedzialność. To nas odpowiedzialność, słowo odpowiedź się na tym wiąże. Czy jest wołanie, ktoś tam woła, i można odpowiedzieć, jestem. I to, moim zdaniem, jest klucz do waszej, ale też mojej przyszłości. Do odpowiedzi na to pytanie, kim jestem i co powinienem robić. I kwestia tego, czy powinienem iść na studia takie czy inne, czy w ogóle powinienem iść na studia, czy powinienem iść do pracy, czy może wyjechać za granicę, czy może iść do tego klasztoru, czy może lecieć na tego Marsa, zgłosić się tam do Elona Muska i powiedzieć, że ma się genialny sposób na to, żeby na jakieś
nowe rozwiązania, jak tam pozyskiwać na przykład prąd z kosmosu, dlatego że jeżeli wszystkie samochody będą elektryczne, no to rzeczywiście ekologia idzie do przodu, nie trzeba tamtej ropy wydobywać. No ale wtedy otoczymy się elektrowniami atomowymi i one są bardzo bezpieczne w porównaniu do zwykłych elektrowni, tylko że jak raz coś pierdyknie, to już cały świat ma problem. Więc to jest istota sprawy. Gdzie jestem wzywany do czego? I oczywiście będąc w liceum, trudno jest sobie na to odpowiedzieć. Dlatego, że prawdopodobnie, nie wiem czy tak na pewno, ale prawdopodobnie nikt was nie zachęcał do tego, żeby nad tym się głębiej zastanowić. No bo tym bardziej, że jakby czas goni, prawda? Trzeba zaliczyć tamte przedmioty, zdawać tam jakieś klasówki, sprawdziany, zdobywać te oceny, które no nie do końca są wymierne, co mogę coś o tym powiedzieć. Dlatego jeżeli ktoś z was jest właśnie beznadziejny, jakieś tragiczne oceny, to nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Bo jest masa osób, które ja pamiętam też ze swoich czasów liceum, które miały same piątki, to były pewnie u was też w klasie są takie osoby, jeżeli są tutaj. Wybaczcie, ale taka jest prawda, że no pojawiały się jakieś pytania dotyczące właśnie takiej stricte wiedzy. Tam przeczytać lekturę, co tam się zadziało, co tam zrobił kto. No i były takie osoby i zazwyczaj to były właśnie dziewczyny, które łatwiej było, no, co tu się oszukiwać. Kobiety pamiętają wszystko. I to ma swoje plusy i minusy. Ale naprawdę, ja mam pamięć słabą, ale to też jest dobrze. Nie jest dobrze pamiętać wszystkiego. Dobrze jest pamiętać pewne rzeczy, które są ważne, ale są tacy ludzie, którzy zapamiętują tak rzeczywiście wszystko w sposób bezpośredni, czyli na przykład wszystkie emocje. No i teraz wyobraźcie sobie, że jakieś tam sytuacje, bo to dziewczyn właśnie z chłopakiem, który gdzieś was mocno zranił, gdzieś tam, może co do chłopaków, że gdzieś biliście, ktoś po prostu tak dał w zęby, że trzeba było się zbierać przez tydzień, nie można było mówić. No i teraz, że wasza pamięć działa tak, że cały czas to sobie przypominacie z taką samą intensywnością, jak w momencie, kiedy to się działo. To jest udręka i są ludzie, którzy mają taką dolegliwość i życie jest horrorem. Dlatego dobrze jest też zapominać. Dobrze jest uczyć się zapamiętywania. Nie uczą was zresztą pewnie żadnych mnemotechnik, czyli sposobów w ogóle zapamiętywania rzeczy. To jest absurdem, bo się podaje taki kolos wiedzy na każdych zajęciach. Nauczcie się tego, prawda? Tu wiesz, na za tydzień ma być nauczony. Tu na klasówkę ma być nauczone? Przepraszam, a jak mam się nauczyć tych rzeczy? Pada takie pytanie? Rzadko. Czy pada odpowiedź bez pytania? No, też dostaję odpowiedź na studiach, będzie tego jeszcze więcej. No właśnie. Czy was jeszcze straszy? Słuchajcie, będzie jeszcze gorzej. No, doskonały sposób, żeby właśnie zrazić kogoś do studiowania. I w ogóle do nauki. Bo wracając do mojej historii, to było tak, że ja kończąc właśnie, co sobie pomyślałem, o nie, ale ta nauka jest beznadziejna, muszę to olać w ogóle, mam tego dość. I dopiero właśnie po tym wojsku zacząłem sam coś sobie czytać, co trwa do dzisiaj, jakby był stanę. Wziąłem pierwszą książkę, drugą, tak już poszło i już właściwie cały czas coś mam w rękach. A to było spowodowane tym, że zacząłem czytać właśnie jakieś książki takie popularne naukowe. Myślę sobie, kurczę, oni chyba specjalnie chcieli, żebym się zraził do tego wszystkiego, żebym nie był zbyt mądry. Prawda? Czyli pokazali, zniechęcili mnie do tego, żebym potem sam nie chciał po to sięgnąć. No tak to mniej więcej wygląda, ale wydaje mi się, że no, nie do końca jest to prawda, aczkolwiek ktoś może mieć w tym interes, ale wynika to też stąd, że no wasi nauczyciele, czy wasi rodzice też są ludźmi takimi jak wy. No i w momencie, kiedy jednym drugim za pomocą tych samych metod przekazywali tą samą wiedzę, no nawet gorszy, bo przypuszczam, że nie wiem, czy to... Tak, no to jeszcze pokolenie moich rodziców obrywało przecież drewnianym piórnikiem po palcach, jak coś tam szło nie tak, czy jakimś wskaźnikiem. Ja jestem jeszcze rocznik tak bez gimnazjum, no to było to zredukowane do stania w kącie, tudzież podnoszenia za ucho, że tam się chodziło na palcach. U was już to trochę chyba złagodniało.
nawet dochodzi do tych momentów, że to odwrotnie, że to uczniowie się znęcają na nauczyciela, taka zemsta. No, żartuję oczywiście z tą zemstą, ale to nie jest sposób nauki. Najlepiej uczymy się w swobodnej atmosferze, kiedy jesteśmy zrelaksowani, kiedy nikt nie wywiera nas presji, dlatego że tam jest presja i kary. To jest też ciekawe, bo to nawet psychologia mówi, no, że da się tak uczyć, nawiasie tresować zwierzęta za pomocą kar i nagród. Problem tylko jest w tym, że zawsze, zazwyczaj więcej bywa właśnie tych kar, a te nagrody są takie bardziej wirtualne, prawda? Kary są takie dotkliwe, fizyczne, a nagroda tam jakiś znaczek na kartce papieru, prawda? Ale jak dobrze człowieka wytresować, zobaczy taki znaczek i powie, jest to beznadziejny, prawda? Taki znaczek sprawia, że ktoś myśli, że jest beznadziejny. A jak narysuje mu się taki znaczek na kartce papieru albo na tablicy, wtedy nagle promienieje, jest szczęśliwy i dobra. No to jest świetny sposób tresują. Nawet zwierząt tak się nie da, bo trzeba im dać coś do jedzenia, takiego, co by poczuły zmysłowo, że jest rzeczywiście dobre. Nie wystarczy tylko trochę takiego pyłu na tablicy, tudzież atramentu na kartce papieru. Więc generalnie moja rada do was była taka, żeby zapomnieć tego, co was nauczyli. Super rada przed maturą. Przed podstawówkę i liceum. A nie chodzi mi w sensie, że zapomnieć wiedzy, czy nie znać tej matury, bo dobrze jest ją zdać. No, bo to jest jakiś taki rodzaj niewoli. W tym sensie, że nie możecie z tego zrezygnować. Do tego 18 roku życia to jest coś wymaganego. I potem rzeczywiście jest trudno, kiedy nie ma się potwierdzenia tego, że było się tym posłusznym uczniem, który przez to przeszedł. Ale chodzi mi bardziej o to, żeby traktować to z dystansem. Nie wiem, czy wszyscy, ale część z was ma jakieś zainteresowanie, jakieś może pasje. Część nie ma, dlatego że za bardzo dali się tam kręcić w to, że właśnie ta szkoła, wpisanie się w ten konformistyczny system ma być tego rodzaju pasją. To też nie jest źle, dlatego że widząc później pewne braki, pewne niedostatki tego, tak jak ja na przykład widzę, nie będąc tego fanem, jest się w stanie coś zmienić. A żeby coś zmienić, no to nie można stać całkowicie obok. Za płotu krzyczeć do sąsiada. A sąsiad, ty to tam masz na tym swoim podwórku taki bałagan. Ja to lepiej zrobię. No to wychodź, mieszkaj ze mną. Bierz odpowiedzialność najpierw za ten dom, za ten ogródek, prawda? No to wtedy będziesz miał coś do powiedzenia. Ale jeżeli stoisz i krzyczysz za płotu, no to co ty możesz wiedzieć? Wtedy nie ma powodu, żeby cię słuchać. Więc to jest ważne. I taka teraz druga jakby część tego wszystkiego, to jest kwestia pewnej niewiedzy związanej z kulturą, jaka otacza to wszystko. Bo to nie jest tak, że ta szkoła jakoś tak sobie żyje w izolacji od tego wszystkiego innego, od mediów, dzisiaj od internetu. No włączamy sobie na przykład TVP1, no to co tam, no to na propagandę prorządową, prawda, jakie rządy wspaniałe, jak buduje drogi, jak system edukacji tworzy, jak wszystko jest wspaniałe i idziemy pewnym krokiem ku lepszemu światu. Możemy powiedzieć, no ciekawe, zmieniamy sobie na TVN, tam nie wszystko, po prostu katastrofa, ku rozpadowi, koniec demokracji, nic nie działa. No i gdyby ktoś widział tylko z tych dwóch perspektyw rzeczywistość, nie mając wcześniej żadnych uprzedzeń, sobie pomyślał, jakaś schizofrenia. Jedni mówią, że jest po prostu idzie w kierunku cudowności, nowego, wspaniałego świata, a drudzy mówią, że to wszystko w kierunku katastrofy i że świat się kończy. No więc oczywiście jest to niezbyt dobra perspektywa, czy to kierować się jednym, czy drugim, czy postrzegać świat właśnie w taki binarny sposób. Nie jest też rozwiązaniem postrzegać świat znowu w jakiś taki mega relatywny sposób, jak w internecie, gdzie tam właściwie każda opinia, każdy światopogląd, każde przekonanie, coś będzie za, coś przeciw, jedno, drugie znosi, właściwie też nie wiadomo, o co chodzi. Jest taki jeden wielki śmietnik. Więc to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o naszą wiedzę, czy właściwie te takie umiejętności,
To jest, jak tą wiedzę, jak tej wiedzy poszukiwać? Nie tylko Wikipedia tutaj wchodzi w grę, jeżeli mamy do przygotowania referat. Jak ją selekcjonować? Bo nawet jak coś znajdziemy, no to trzeba zobaczyć, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ktoś trafi na taką stronę w internecie, ktoś na taką, ktoś właśnie posłucha takich mediów, ktoś takich. No i ten mówi, że tak jest, ten mówi, że tak nie jest. Jak to rozstrzygnąć? Czy uczą tego w szkołach? Nie uczą. Nie uczą ani jak wyszukiwać informacji, ani jak ją właściwie selekcjonować, co jest bardzo istotne. Dlatego, że nie uczy się myślenia, czyli logiki, ale nie na takim poziomie, jak macie na matematyce, co tam zaraz, jak widzicie, już takie znaczki, prawda? Coś koniec, no, prawda, jakieś tam pejku, jakieś tam wibracje i tak dalej. Nie chcę tego szkalować w żaden sposób, wręcz przeciwnie, tylko chodzi mi o to, że podchodzimy do tego w niewłaściwy sposób. Dlatego, że my na co dzień mamy z tym do czynienia. Co z czego wynika, co jest z czym, te tabelki, które mieliście chyba w liceum, prawda? Jakąś logikę formalną, P i Q, coś tego rodzaju było. Ręka do góry, kto wszystko zrozumiał, uważa, że to jest świetna rzecz, która przyda mu się w życiu. No właśnie. A wbrew pozorom tak jest, że to jest świetna rzecz, przyda wam się w życiu, tylko nie na zasadzie literek P i Q, tylko gdyby było to podawane na przykładach. No weźmy taki prosty przykład, jeśli chodzi o odrzucenie zupełnie tych formalizmów. Mamy takie twierdzenie. Kiedy pada deszcz, powinniśmy wziąć parasolkę, żeby nie zmoknąć. Pada deszcz, jaki z tego wniosek, jak nie chcemy zmoknąć? Że powinniśmy wziąć parasolkę. No i tu mamy logikę, tylko zapisanej w innej postaci, w takiej, w jakiej używamy jej na co dzień. Ja zresztą planuję też no, robić pewne kursy z tym związane. Na razie jeszcze nie będę za wiele o tym mówił, ale jakby ktoś był zainteresowany, no to gdzieś tam za jakiś czas suchy do tego dojść. Bo to jest ważna sprawa. Ważna w czym? Każdy ma jakieś przekonania na jakiś temat. Tematy polityczne, tematy wiary religijnej, tematy prawa na przykład. Takie najbardziej teraz popularne, no to są na przykład tam czy aborcja, czy in vitro, czy nie wiem co tam jeszcze jest teraz na czasie. No ale zawsze coś jest, zawsze coś jest. I nie chodzi o to, żeby teraz wychodzi jakiś nauczyciel, czegoś się uczyli, żeby ktoś wam wciskał do głowy to, co on myśli i co macie myśleć na ten temat, czyli przekazywał wiedzę, to co on uważa za wiedzę. Tak macie myśleć. Tylko w jaki sposób myśleć o różnych rzeczach, żeby wyrobić sobie jakieś swoje zdanie, żeby to zdanie było oparte na faktach, żeby ono było rozumne, żebyśmy byli w stanie przewidywać konsekwencje różnych rozwiązań. Wszystko niesie ze sobą jakieś konsekwencje. I żebyśmy byli w stanie konsekwencje swoich poglądów i wynikającego z tego sposobu życia, no bo jeżeli wyrobimy sobie jakiś pogląd na daną sprawę, szczególnie taką no, społeczną, powiedzmy, no to tak będziemy funkcjonować w społeczeństwie. Więc musimy za to brać odpowiedzialność, a to jest duża odpowiedzialność. Bardzo duża, szczególnie w przypadku nauczycieli, którzy uczą w szkołach. I do tego potrzeba logicznego myślenia, czyli wyciągania prawdziwych wniosków, rozeznawania, czy przesłanki są prawdziwe. Ale nie będę was teraz zanudzał całą kwestią logiki, jak to robić, tylko nakreślam problem, że tego nie ma. Więc czego nie wiemy i czego nie mamy w szkole? Tak trochę podsumowując ten dosyć swobodny wywód. Nie uczymy się w szkole, jak myśleć, sposobu myślenia. Są jakieś próby, ale nie za wiele z tego wynika. Nie uczymy się zawarować. Z jednej strony, czy tak, najpierw nauczyciele się wkurzają czasem, że ta młodzież nic nie myśli. Czy uczymy ją myślenia? Nie. Oni to nic nie wiedzą. Mają do nauczenia, ale nie mogą nauczyć. Czy uczymy, jak zapamiętywać informacje? Nie. Dodaję referat jakiś tam do zrobienia, wszystko kopiują z Wikipedii. Czy uczymy, jak wyszukiwać informacji? No nie. Kolejny zarzut. No już znajdą coś tam, wyszukają z innych źródeł, ale to jakieś w ogóle nie wiadomo, kto to jest, jakieś przepisy, co to w ogóle ma być. Czy uczymy, jak selekcjonować informacje? Nie. Więc
to nie jest tak, że tylko, że to wy jesteście tymi, którzy nie wiedzą. Przede wszystkim ci, którzy was uczą, którzy powinni wiedzieć, oni nie wiedzą, że nie wiedzą. I na dodatek wymagają wiedzy od was, tej, której nie potrafią wam w żaden sposób przekazać, której nie przekazują. I to jest główny problem. Ale powinniśmy się skupić na rozwiązaniu. Więc rozwiązanie wygląda tak, że siłą rzeczy na was spoczywa odpowiedzialność za to, co nie zostało wam przekazane. Mimo że pewnie do tego momentu, bo maturę dopiero będziecie teraz mieć, prawda? I przypuszczam, że, bo ja pamiętam, jak to było w moim przypadku, no będąc w tym liceum, nawet człowiek jest już pełnoletni, nie wiem, czy już jest do 18 macie skończone. No właśnie, ale przypuszczam, że przez nauczycieli, przez to, że jakby jest to pewien proces nauki w tej szkole, kiedy stajecie się pełnoletni, jesteście traktowani de facto jak dzieci. Nie wiem, czy mówią to was, proszę państwa, czy jest po imieniu. Po imieniu, no właśnie. Wy z kolei mówicie do nauczycieli, panie tam profesorze, pani profesor, to jest też trochę śmieszne, dlatego że tam akurat profesorów nie ma. Nauczyciele bywają. Nas też to śmieszy. No właśnie, więc jest to pewien rodzaj hipokryzji. To chyba mało powiedziane, dlatego że z jednej strony wy jesteście traktowani jako dzieci, mimo że jesteście już osobami dorosłymi, de facto. Więc proszę państwa, pani, no ale wiadomo, że jak ktoś pełnoletni nie jest i potem zaczyna być, no to taki, trudno zrobić taki przeskok może, ale no z tym tytułowaniem od tych profesorów, no coś tu jest dziwnego mimo wszystko. Tak jakby powiedzieć do kogoś, proszę pani, czy proszę pana, ja pamiętam, że właśnie niektórzy to w ogóle byli wystraszeni, jak komuś się ustał i powiedział z nas, pani profesor, to proszę pani. Tak jakby to było jakiś obraza, że nie został nazwany profesorem. No mnie się wydaje, że jeżeli ktoś rzeczywiście jakoś to odbiera do siebie i się oburza z tego powodu, że nie zostanie tak tytułowany, no to coś nie jest nie tak. Trzeba uważać, co się dzieje. No, ale faktem jest, że ta odpowiedzialność już teraz na nas spoczywa. I pierwszy punkt to jest taki, że nawet jak tej matury wam się nie chce, może część z was buntowników, no przypuszczam, że ci najwięksi buntownicy tu nie przyszli, więc ja co mi tam będzie ktoś tam opowiadał, prawda? Ale wydaje mi się, że warto akurat w tym przypadku się przełamać, bo czasami trzeba pewne rzeczy przejść po to, żeby mieć wolność do innych rzeczy. Czyli narzucić sobie jakiś przymus. Dzisiaj jest też taki pogląd, że no, chcę być wolny, chcę zrobić co chcę, już tym bardziej kończę wreszcie to liceum, jestem pełnoletni. Zacznij się wolnić. Ale zawsze jakieś prawo, czy ta wolność wiąże się z odpowiedzialnością. Pewne przywileje, które ma w społeczeństwie, nawet w rodzinie, wiąże się z pewnymi obowiązkami, które na siebie przyjmujemy, jednocześnie z przymusem. Na przykład, tak nawiązując do swoich doświadczeń, bo trenowałem sztuki walki. I jaki jest powód, że człowiek zaczyna takie rzeczy ćwiczyć? Ja myślę, że chcę być wolny do tego, żeby móc bronić siebie czy innych wolno. Ale żeby uzyskać tą wolność, no bo ktoś to nie wie, co robić, prawda? No to jak Kacia Majda, podejdzie gość i wyskakuje z komóry. Jeszcze jak ma sprawne nogi, no to może uciec. Ale generalnie nie jest wolny do tego, żeby się obronić. Nie jest wolny do tego, żeby coś posiadać, bo szybko wszystko straci. No i musi narzucić na siebie, jeżeli chce być do tego wolny, pewien przymus. Przymus taki, że musi właściwie układać te ręce, wykonywać właściwe ruchy, wyeliminować część niepotrzebnych, skupić się na tym, nakłada na siebie reżim pewnego treningu. To dotyczy wszystkiego, cokolwiek byście nie robili. Na przykład dziewczyny malują paznokcie, no też trzeba się skupić, prawda, ograniczyć te ruchy. To nie może być takie, lakier byłby wszędzie. Jest pewien przymus, jest pewna technika, ktoś tam dłużej to robi. Nie znam się na tym, tylko wydaje mi się, że to jest wam bliższe może niż sztuki walki. I czym większa precyzja, czym to ładniej wygląda, jeszcze tam niektóre są takie małe kwiatuszki, widziałem jakieś tak drobne takie rzeczy, no i rzeczywiście to bardzo ładnie wygląda, ale wymaga to pewnego reżimu. Oczywiście można bawić się w jakiegoś tam Picasso, czy jakiegoś tam innego abstrakcjonistę,
tam lakierem tam całą buteleczką chlapać. Ale nie wiem, czy takie powodzenie wtedy zyskać u chłopaków, czy docenią tą nowoczesną sztukę. Więc wydaje mi się, że to jest pewna rzecz, która jest nieodłączna z tego. No i tak samo w domu. Jest tak, że na początku nie mamy zbyt wiele praw jako dzieci. Nie, zostaw to, nie możesz, wróć tam o 10 czy 8 czy coś takiego, no i potem dorastają, no dobra, no to wróć o tej, tylko będzie nie widział minionego. Dochodzą kolejne rzeczy. No i jednocześnie z tą wolnością, którą zyskujemy w domu, przychodzą obowiązki, typu ma być posprzątane na przykład w kuchni, coś tam pozmywać trzeba, pozamiatać, wynieść śmieci, inne rzeczy. I to powinno w zdrowych warunkach i ze sobą w parze. I tak samo potem w społeczeństwie. Więc wydaje mi się, że w tej perspektywie warto też na to patrzeć. Czyli wybierając studia, bo wiele studentów o tym nie myśli, co wiem, patrząc też na swoich znajomych, którzy skończyli studia, w zasadzie no tak, no muszę mieć ten papierek, muszę mieć tego magistra i wtedy znajdę pracę. Ale nie przewidują, że musi się to wiązać z tym, że muszę czegoś się nauczyć przez okres tych studiów, muszę poznać jakąś wiedzę, zdobyć jakieś umiejętności. Bo jeżeli to jest na zasadzie takie, oby zaliczać, oby coś tam przeczytam, ściągnę z internetu, na szybko by było, no to kończąc mam ten papier, ale on nic nie oznacza. No to jest tak jakby wyzbyte z treści. I to nic nie da. Wiadomo, że wtedy ani pracy potem nie będzie, ani nawet nie będzie można porozmawiać na temat związany z daną dziedziną. No, przypuśćmy, że ktoś skończy filologię polską, prawda? I tak przejdzie, a bezdanie spotka drugiego filologa, co studiujesz? Filologię polską. A co cię tam interesuje? Który tam jakiś może pisarz, jaka literatura, jaki dział? Wiesz, ja to tylko studiowałem, żeby mieć pracę. No dobra, ale co w tej pracy chciałbyś robić? I na tym się to kończy, więc studia to nie tylko coś, co da wam pracę, tylko to narzuci na was pewne obowiązki. Właśnie będzie więcej tej nauki. Plus jest taki, nie wszędzie, ale bo to też zależne jest od wykładowców, ale że będziecie mogli myśleć po swojemu. W przeciwieństwie do liceum, bo tam niezbyt często się to zdarza. Ale jeżeli nie wiecie, jak to robić, bo niektórzy nie wiedzą, i tu wrócę właśnie do tych swoich koleżanek. Wybiegną znowu dygresję. Tak, co było pytanie, kto tam co zrobił, to ona wszystko wiedziała i piątki. Aż wydarzyła się tragiczna sytuacja. Wymiana nauczyciela czy nauczycielki. No bo to była taka, akurat jest młodsza, mieliśmy takie zastępstwo, bo taka starsza pani nauczycielka, nie pamiętam teraz nazwiska, ale była na jakiejś swojej, nie wiem, czy to było chorobowe, czy inne. Ona była taką nauczycielką starszej daty i ona lubiła ludzi, którzy myślą. Aczkolwiek ona też reżim zaprowadzała, to też nie idealizujmy. Ale już wtedy było pytanie, no dobrze, ale czy on właściwie zrobił? Tam w jakiejś lekturze na przykład. Jak myślisz, dlaczego to zrobił? Jakie były przyczyny? Czy mogło to się wydarzyć inaczej? I wtedy ta oto dziewczyna, która wiedziała wszystko, o co by mnie zapytać, jaki tam kolor skarpetek miał jakiś bohater w powieści była w stanie powiedzieć, to nagle było i koniec. I miała obniżoną cenę przez to. Nagle wszystko się posypało. I to jest właśnie klucz, że sama wiedza dużo nie daje. No tak jak mówię, no nie jesteśmy w stanie być konkurencją dla Google czy jakichś wyszukiwarek internetowych, czy dla encyklopedii. A druga rzecz, że po co? Skoro to sobie można znaleźć, skoro to jest dostępne. Ja na przykład korzystam w dużej mierze z pamięci zewnętrznej, nie wewnętrznej. Znaczy posiłkuję się. Ja w ogóle prowadzę też, mam swoją działalność informatyczną. Jestem filozofem bardziej właśnie z powołania. Muszę coś robić też, żeby na samej filozofii, w sensie no bo to się mówi, czy z tej filozofii da się wyżyć? A co po tej filozofii jest? No generalnie, jeżeli potrafi człowiek myśleć, wie kim jest, wie do czego ma predyspozycję, no to się odnajdzie w świecie. Ja akurat się odnalazłem w tej informatyce. I no to nie jest tak, że ja siadam i na przykład piszę stronę internetową, a większość rzeczy robię właśnie od podstaw, w sensie piszę tam w PHP, w JavaScriptie, nie? To nie jest tak, że ja siadam i nagle jak pianista, prawda? I jadę, no jeszcze bez nut.
Chodzi o to, że też muszę wyszukiwać pewnych rzeczy, bo to jest ogrom wiedzy. Nikt nie jest w stanie tego spamiętać. Nawet, no, nawet ten pianista ma przed sobą nutę. Mnie to dziwi, bo śpiewam też w chórze i mam słuch na tyle dobre, że ja po prostu zapamiętuję melodię. Nie umiem czytać nut. No i widzę, jak te osoby w chórze, które ileś lat już śpiewają, trzymają te nuty przed sobą i się tak zastanawiam. Mówię, przecież wszyscy to pamiętają. Wszyscy znają tę melodię, wiedzą, jak śpiewać, ale cały czas trzymają te nuty jednak przed oczami. Pianista, nawet najlepszy. Nie wiem, kojarzycie Leszka Możdżera? Taki jeden z bardziej nowoczesnych pianistów. Jeżeli nie, to polecam się z nim zapoznać. No i on też siada do tego pianina i też te nuty tam trzyma. Mimo, że jest w tym właściwie no, geniuszem muzycznym. Ale potrzebuje tego. I to nie jest nic złego. Dlatego tak jakoś tak ściągam gdzieś tutaj też. Czasami nie zachęcam do ściągania, ale chodzi mi o co, że właśnie nacisk jest składiony na to, żeby wszystko wpychać do swojej głowy, ale ona ma skończoną pojemność i kiedyś pęknie z tego. Więc ważne, żeby zapamiętywać to, co rzeczywiście istotne, a jeżeli wiemy, że coś można gdzieś znaleźć, no to po prostu wiedzieć, gdzie tego szukać. No i tego będziecie się, jeżeli wybierzecie studia, bo może nie wszyscy z was chcą na te studia iść, nie chcą siedzieć w tych ławkach się męczyć, może ktoś woli, nie wiem, spawać, robić takie stoliki, na przykład biurka, przysłużać się też studentom. Gdyby nie twórcy takich, ci, którzy wybrali właśnie to, że nie pójdą na studia i zaczęli robić takie krzesełka, biurka, oświetlenie, prawda, no to byśmy tutaj teraz nie byli. Więc to nie jest tak, że to jest coś gorszego, bo przypuszczam, że to jest kolejna rzecz. Myślimy, że coś wiemy, a właśnie nie wiemy. Że to nie jest tak, że ktoś, kto skończy studia, kto ma tytuł profesora czy magistra, jest kimś lepszym, kto tego nie ma. Jest kimś lepszym od hydraulika. No, jeśli chodzi o hydraulików, czy w ogóle o tą kwestię, to związano też bezpośrednio z higieną, prawda? Że musimy już wychodzić na wychodkę gdzieś tam na polu drewnianego. Jeszcze mnie zawsze śmieszyło, że tam te serduszka takie wycinane, prawda? Ciekawe, co za tym stało. W każdym razie podniesienie jakby warunków sanitarnych przyczyniło się w dużej mierze, nie każdy o tym wie, do wyeliminowania wielu chorób. Nie tylko medycyna, ale polepszenie warunków sanitarnych. Więc bardzo wiele zawdzięczamy ludziom, którzy tym się właśnie zajmowali, tym, którzy skręcają te rurki, doprowadzają te odpływy. Więc to nie są ludzie gorsi, bo gdyby nie oni, to tacy profesorowie by zginęli. Po prostu. Nie byliby tymi profesorami. Nie byliby w stanie żyć, bo tym bardziej, że wielu z nich to nawet tych rurki sobie nie potrafi przykręcić, nie potrafi jakiejś takiej tablicy obsłużyć. Jest osobami atechnicznymi, a w pewnych kwestiach analfabetami. Tak samo jak ci hydraulicy może są analfabetami w kwestii, powiedzmy, jakiejś tam mechaniki kwantowej. Tylko nie każdy musi wszystko wiedzieć, więc jeżeli stwierdzicie, kurczę, no nie czuję tych studiów, jest presja rodziny, jest presja znajomych, no to nie jesteście gorsi dlatego, że wybierzecie coś innego. Na przykład ktoś pójdzie, może któryś z was ma jakąś kosmetykę, powiedzmy, albo na fryzjerstwo. Może któryś chłopak sobie stwierdzi, ja zawsze lubiłem takie śmieszne fryzury, pójdę na fryzjerstwo. Nikt z tego powodu nie jest gorszy, że nie idzie na studia, że nie ma tego magistra. Nie jest powiedziane wcale, że sobie gorzej będzie radził w życiu. Bo te osoby, o których mówiłem, one, no część z nich szkół nie pokończyło, część skończyło tak, oby były, ale przede wszystkim zastanawiamy się, czego oni pragną, do czego oni widzą powołanie w sobie, czyli to wołanie. Bo taki Bill Gates zobaczył, że rozwijają się komputery, kurczę, no ludzie będą chcieli tego używać, to będą chcieli zrobić tamto, no i napisał pierwszy system operacyjny, nazywał się BASIC 1.0, miałem okazję programować też. Dostałem na komunię taki komputer jeszcze z klawiatura, monitor i w tej klawiaturze był wbudowany magnetofon. I z kasety magnetofonowej się wczytywało programy, a że w programy, oczywiście zaraz tam chciałem odgrywać gry jakieś, no ale że to wtedy trwało około jakieś 20 minut, z tej taśmy to się zczytało. Jeszcze jak tam ta głowica była źle nastawiona, coś tam źle te piski odczytało, to wyskakiwał błąd. Wtedy się wkurzałem i stwierdziłem, że popróbuję coś tam pisać. Taki był mój początek, jeśli chodzi o programowanie. Ale odpowiedział na moją potrzebę taki wiedz. W jakiś sposób.
inni ludzie odpowiadają na wasze potrzeby. W jakiś sposób to spotkanie odpowiedziało na waszą potrzebę, chyba że zostajecie do tego zmuszeni na zasadzie będzie obecność, będą ocena jakaś czegoś. Nie wiem, jak było. Tak było, czy nie? Nie, nie. No, czasami ja... Ja znam dobrze tych nauczycieli, czasami potrafią dobrze zaszantażować uczniów. W każdym razie, no, bywają takie sytuacje. No, wydaje mi się, że istotne jest to, żeby właśnie nie kierować się aż taką dużą presją, bo czasami rzeczywiście, czy to rodzice, no, oni chcą dla was dobrze. Nauczyciele, ja też nie wychodzę z założenia, że mają złą wolę, że stwierdzają, pewnie są jakieś takie wyjątki, że stwierdzają, że moje życie jest nędzne i beznadziejne, to chociaż się wyżyje. Ale wydaje mi się, że to jest mniejszość. Mimo wszystko, że to jest mniejszość. Większość jednak ma dobre intencje, aczkolwiek no, skutki tego są różne, więc trzeba samemu się rozglądać, myśleć, co jest dobre, w którą stronę tutaj iść, jak sobie w tym życiu poradzić i że ta decyzja należy do was i to, co mi się wydaje, że może być taką też blokadą z waszej perspektywy, to jest to, że jak ktoś jest traktowany jako ktoś nieodpowiedzialny, na przykład chociażby w domu rodzinnym, ale też w szkole, ale no, zazwyczaj to w domu się zaczyna. Dostał, bo ty to nie wiesz, jak to zrobić, zaraz zepsujesz, prawda? No to ktoś sobie myśli, no kurczę, no może rzeczywiście jestem taki beznadziejny, co ja się będę za to brał, bo zaraz zepsuję, coś mi nie wyjdzie, no i co wtedy? No właśnie nic, no to bierz się, zepsujesz, no to będziesz wiedzieć, jak następnym razem zrobić, żeby nie zepsuć. Ile ja napsułem rzeczy, komputerów, jakichś tam programów i nie swoich tylko. Też nie było nic przyjemnego, ale dzięki temu czegoś się nauczyłem. Więc warto się brać za różne rzeczy. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Można wybrać taką drogę. Nic nie będę robił, innych nie mówią, co mam robić, ale skończy się to gorzkim rozczarowaniem. Bo tym bardziej, że nie da się ludzi zadowolić zbytnio. Bo w którymś momencie ktoś powie, no zrób tak, musisz robić tak. No i ty tak zrobisz, no zobacz, jest dobrze. Zmieniłem zdanie, to jednak nie tak powinno być, to powinno być tak. No to znowu się zmienia. Nie, jednak to jeszcze inaczej. No i to jest proces nieskończony. Wieczne, niezadowolenie. Więc kierunek niewłaściwy. Więc jak to jest? Czy ja wiem, co powinniście zrobić? Nie wiem tego. I nauczyciele też tego nie wiedzą. I wasi rodzice też tego nie wiedzą, co będzie dobre dla was. Co się okaże no, drogą do spełnienia. Być może mogę przypuszczać pewne rzeczy, że dla większości ludzi tym, co daje trwałe spełnienie, no to jest właśnie branie na siebie obowiązków. Wynika też z natury w dużej mierze, też z biologii, że spełnienie daje na przykład założenie rodziny. Weźmy taki przykład. Są ludzie, którzy mówią, nie, gdzie tam jakieś rodziny, jakieś dzieci, ja o tym nie myślę i tak dalej. Okej, no. Ale możemy sięgnąć, jeżeli nie wiemy, jak rozstrzygnąć tę kwestię, sięgnąć do badań. I się okazuje, że rzeczywiście jest tak, że sporo no, jeszcze dziewczyn, powiedzmy, do 20 któregoś roku życia no, ma pewne opory, w ogóle może o tym nie myśleć, może kariera i tak dalej, ale na przykład 30 lat, no niewiele już z nich uważa, że to właściwą drogą jest kariera, zaczyna się myśleniem o dzieciach, o założeniu rodziny, ale wtedy już jest trochę późno. No bo ci wszyscy 30-letni goście, gdzieś się za tymi młodszymi. Więc warto o pewnych rzeczach myśleć. Nawet jak wiąże się z tym pewien błąd, no słyszałem, to jest prawda. Wiąże się z tym pewien błąd potwierdzenia. To znaczy mamy jakieś przekonania na jakikolwiek temat. Niech to będzie właśnie temat, czy weźmy założyć rodzinę, czy może tam tematy jakieś te społeczne, o których mówiłem, czy in vitro, czy tam aborcja, czy może właśnie, czy na studia iść, czy może jechać na misję do Afryki. I często wpadamy, jakiekolwiek by to przekonanie nie było, w błąd potwierdzenia. To znaczy szukamy tylko takich informacji, które nam powiedzą, tak, super, jesteś mądry czy mądra, właśnie tak trzeba zrobić, tak to właśnie jest. Przy czym takie bardziej naukowe czy filozoficzne podejście powinno być inne. Czyli na przykład, no powiedzmy, jest dziewczyna, która sobie myśli, się rodziną, to jest najlepsza droga, trzeba założyć rodzinę, mieć dzieci, najpierw w młodym wieku, potem człowiek się starzeje. No. Druga może myśli, nie, jestem feministką, to kariera, trzeba gdzieś tam
wysiódę z tych mężczyzn, z ich zawodów, idę do kopalni pracować, prawda? No i okej. Zazwyczaj jak się spotykają, to tam jedna będzie swoje argumenty, druga swoje, no ale warto się zapytać, z jakiej perspektywy nie było, czy tak jest, na przykład z tą rodziną. Kurczę, no zobacz, jak to jest, ile to jest tych szczęśliwych rodzin, albo co sprawia, że w ogóle, że rodziny są szczęśliwe, że znamy sporo rozwodów, po swoich rodzicach każdy na pewno widział, że to nie była bajka. Więc zobaczmy, czy to ma sens. Co sprawia, że małżeństwa są szczęśliwe, co sprawia, że nie są, jakie czynniki w to chodzą, jakie jest kryterium wyboru na przykład chłopaka na męża, czy wystarczy, że jest tam bajerantem, on się uśmiechnie, czy coś, czy może jakieś inne kryteria w to wchodzą. Z drugiej strony, no ta, która uważa, że feminizm i praca w kopalni i w ogóle, no to może się zastanowić, kurczę, a jak to jest z moimi potrzebami, na przykład biologia coś na ten temat mówi, czy psychologia coś na ten temat mówi. W sensie podważyć swoje przekonanie. I no, czujemy czasami taką obawę też w rozmowie z innymi, jak ktoś właśnie się z nami nie zgadza. A dzisiaj tak się rozumie tolerancja. Tolerancja jako zawsze się zgadzać. To nie jest tolerancja. Tolerancja to oznacza tak naprawdę ściemnić coś. Nie zgadzam się, w ogóle tego nie akceptuję, no ale jakoś to ścierpię. Na przykład weźmy, że sąsiad jest jakimś alkoholikiem i wieczorem tam godzina ósma, jest zawsze tam serenada pod płotem. Możemy to tolerować, jeżeli akurat no, puścimy sobie głośną muzykę, jakoś to ścierpimy, że on nam coś śpiewa. To jest tolerancja. No i powinniśmy być osobami tolerancyjnymi. Ale właśnie z tej perspektywy, mając świadomość tego, że tolerancja zakłada niezgodę. Muszę się z kimś nie zgadzać, żeby go tolerować. Musi mi się nie podobać to wycie za oknem, żeby mógł je tolerować. Muszę się nie zgadzać na przykład nie wiem, z feminizmem, żeby był tolerancyjny dla feministów, prawda? Bo gdybym się z nimi zgadzał, uważał to za coś dobrego, no to wtedy nie potrzebuję ich tolerować. Po prostu akceptuję i stwierdzam, super, dobra robota, jest okej. Okay. Tolerancja nie jest potrzebna. Więc chodzi też o podważanie swoich przekonań i nie oburzanie się, jeżeli ktoś się z nami nie zgadza. Bo z reguły jest taka postawa, atakuje mnie, to ja muszę dosadzić. Ale może ma jakieś słuszne argumenty, bo przecież trzeba sobie zadać pytanie, czy ja rzeczywiście chcę swojego spełnienia jakiegoś dobra i prawdy w swoim życiu, no bo to musi się zadać naprawdę, na realistycznym spojrzeniu na siebie i na rzeczywistość, czy zależy mi na broni swoich racji. Można bronić z uporem swoich racji, co wróci się przeciwko mnie, no bo to będzie, ten mój upór będzie symbolem walki z rzeczywistością. Można walczyć z rzeczywistością, ale nie znam nikogo, kto by tę walkę wygrał. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy, że nie wiem, co powinniście robić w życiu. Wy tego też nie wiecie. Wasi rodzice tego też nie wiedzą. Wasi nauczyciele tego też nie wiedzą. Wydaje się niektórym, że wiedzą. I teraz nie chodzi o to, żeby się tym załamywać. Nie chodzi o to, żeby też postrzegać niewiedzę jako coś złego. Trzeba się najpierw do niej przyznać przed samym sobą, no bo jeżeli przyznaję się, że czegoś nie wiem, no to dopiero mogę szukać tej wiedzy. Jeżeli mówię, nie wiem, jaka jest prawda, mam pewne przypuszczenia, pewne hipotezy, widzę pewne możliwości, bo możliwości jest dużo, to po pierwsze się nie ograniczam do jakiejś wąziutkiej ścieżki, nie zakładam sobie klapek na oczy. Nie muszę się śpieszyć z wyborem. Chociaż na was jest ta presja, prawda? No natura, no już, dacie naturę, no to trzeba już wybierać te studia. No nie, możecie iść na studia, na przykład rok po zdaniu natury. No marnowanie, zmarnować rok. No niekoniecznie. Możecie przeznaczyć ten czas na niego. Ktoś ma zespół jakiś rokowy. Więc sobie pograć, pokoncertować, zobaczyć, nic z tego nie wyjdzie, stwierdzić, nie, no i tak bardziej mnie pasjonuje właśnie mechanika kwantowa albo biologia molekularna. Może o tym lepiej śpiewać piosenki, a może lepiej wykładać na uczelni. Taka decyzja. Nie ma co się śpieszyć. To jest rada od filozofów. Nie śpiesz się. Myśli pewne muszą dojrzeć. Nie chodzi też o to, żeby się rozwlekać. I to od razu też zaznaczę w perspektywie właśnie tego, co mówiłem o małżeństwie, bo to teraz ja też mam z takich znajomych, czy słyszę głosy, jak tam narzeczeni przez 10 lat
No, ja nie wiem, że chcę z tobą być. No to kiedy się dowiesz? Tak na marginesie, moje przekonanie jest takie, że jak mija rok, gościu nie wie, to zostawcie, bo nie, to jest takie niezdecydowane. Ale to jest moja opinia, zrobicie jak chcecie. Więc w tej perspektywie, jeśli chodzi o swoją tożsamość, o swoją przyszłość, warto, nie chodzi mi o to, żeby to, że trzeba nad tym rozmyślać nie wiadomo ile, czy tak krótko, czy nie tak krótko, tylko kwestia jest taka, żeby mieć, żeby zrobić to na spokojnie, żeby to nie było pod jakąś presją. No i teraz, skoro już tak, takie dałem trochę antynaukę co do tych studiów, no to powiem, jakie są plusy studiowania akurat filozofii. A są właśnie takie, że daje możliwość takiego rozeznania w tym względzie, że no nie da się moim zdaniem studiować czegokolwiek bez samodzielnej nauki, to znaczy bez samodzielnego sięgania po źródła, czytania, no bo na zajęciach ktoś tam opowie wykład no i powie, znajdziecie to w takiej książce, ktoś taki na ten temat się wypowiedział. Warto sięgać do źródeł, bo jak ktoś podaje interpretację, no to on już to podaje po swojemu, jakoś tam przerabia. Więc dużo wymagają studia samodzielnej pracy, ale to, co daje na przykład też filozofia, no to daje też takie usystematyzowanie, pokazuje też jakby takie przekrój idei pewnej, które gdzieś tam od początku myśli ludzkiej, czyli takiej refleksji nad tym właśnie, jak żyć, co robić, co może się sprawdza, co nie sprawdza, jak postrzegać rzeczywistość, po co się żyje. Widzicie różne możliwości, więc poszerza się wam też ich jednocześnie zasób. I wydaje mi się, że łatwiej jest po jakimś czasie, nie od razu, bo na początku to wam zmąca w głowie tak, że już w ogóle nic nie będziecie wiedzieć. Ale po jakimś czasie daje to na tyle rozeznanie, że no jesteście w stanie w sobie odczytać ten kierunek, to co, jaki kierunek was pociąga. I dużo osób reklamuje, nawet filozofowie tam na dole, plakat wisi, podchodzi do filozofii jako, no super, filozofia jako drugi kierunek, coś takiego dodatkowego. Ja nie kończyłem innych studiów. I wychodzę z innej perspektywy, że najlepiej jest uczynić filozofię nie tylko swoim pierwszym kierunkiem studiów, ale sposobem życia. Nie w sensie dyscypliny akademickiej, czy historii, filozofii, że musi tam wiedzieć, a Platon powiedział to i to, Arystoteles to i to, a ten żył w tym roku, w ten, w tamtym, jak to z reguły na lekcjach historii wygląda. Bardziej mi chodzi o pewien sposób życia, który polega właśnie na refleksji na tym, co się robi, na rozumnym życiu, tak to można określić. Nie sprawi to, że będziecie więcej wiedzieć, ale że będzie wam łatwiej rozeznawać, co jest prawdą, co nie. I łatwiej widzieć to z drugiej perspektywy. No, czasami nie wiemy, co robić, ale wiemy, czego nie robić. Tak mówi Sokrates. Mówi, że w nim jest taki daimonion. Dzisiaj byśmy nazwali, że to jest sumienie. I ono nie zawsze mówi, co robić. Czasami mamy takie natchnienie, które mówią, kurczę, zrobię jakiś taki projekt, zadziałam to, tamto. Fajnie, ale generalnie bardziej chodzi, wydaje mi się, że bardziej pewna wiedza, jaką posiadamy, najbardziej pewna to jest taka, czego nie robić. Internet też nam w tym pomaga. Są te fail army, czy tam inne filmiki, które pokazują, co źle się kończy. No i moja propozycja jest taka, żeby wyjść od tej perspektywy. Rozejrzeć się dookoła siebie, popatrzeć na tych nauczycieli, popatrzeć na takich gości, tak jak takiego mnie na przykład, czy nauczycieli u siebie w liceum, na swoich rodziców, na kolegów, koleżanki i zobaczyć, w co nie warto się pakować. Mimo, że czasami chcemy się w to pakować, bo tam kusi to przyjemnościami, na początku jest fajnie, ale w dłuższym rozrachunku się okazuje, że się zostaje na lodzie i nic z tego nie przychodzi. Więc tyle ode mnie i czekam na ewentualne pytania, sugestie, tudzież wasze refleksje odnośnie tego, jak wygląda teraz ta edukacja w liceum. Czy jesteście zadowoleni z takiego sposobu uczenia? No co byście zmienili? Bo może co by się udało, co by zmienić? Sugestie. Nie wiem, bo te kwadraty i sześciany tam 40 liczb. Mniej więcej i na przykład genialny argument, że może być kalkulatora jest całkowicie negowany, także... No właśnie, więc czyli jest odwrotnie niż mówiłem, że zamiast uczyć używania tych zewnętrznych rzeczy, to się je ogranicza, prawda?
Tak samo pan od matematyki kazał mi się w pierwszej klasie użyć jakichś tam wzorów całej tabelki, po czym w trzeciej klasie okazało się, że to wszystko jest wymysł naturalny. No jest tam to niepotrzebne. Często miałem się remontem założenia, że po co mamy kupić te wzory, skoro lepiej jest nas nauczyć korzystania z tych, które mamy. No właśnie. Bo mamy dużo, one są przecież w tablicach. I z tym wszystkim się zgadzam. No i wydaje mi się, że powinniście na to spojrzeć z tej perspektywy, że to od was zależy, jak, czego będą się uczyć wasze dzieci. Może część z was będzie, pójdzie właśnie w tą stronę edukacji, będzie miała na to wpływ, część może nie, ale nie dajcie sobie mówić, że jesteście głupi. To jest takie moje przesłanie na koniec. Nie wiem, czy jeszcze macie jakieś pytania? Ja mam jeszcze pytanie, tak że w zasadzie do programowania. Bo na przykład prawnik bez studiów prawniczych nie będzie pracował w sądzie, a z programowaniem jest tak samo, że osoba, która skończyła informatyki, nie ma w zasadzie żadnej możliwości. Czy bardziej się umie? Z informatyką jest inaczej. To znaczy są jakby takie dwa nurty. Jeden jest taki, że idzie się na studia, uczy się bardzo konkretnej, specjalistycznej rzeczy, jeśli chodzi o informatykę, w jakiejś bardzo ścisłym dziale programowania i potem jest się niewolnikiem korporacji, to jest jedna opcja. Bo inaczej się nie da, po prostu tylko się, to są, uczy się rzeczy tych, których korporacja zapłaciła uczelni, żeby uczelnia tego właśnie uczyła, żeby potem ukraść tego gościa, czy nawet żeby go wyciągnąć z kraju całkiem i żeby on tam siedział i tam pracował na nich. A drugi nurt, taki, w którym ja jestem i w którym, do których należą właśnie, no nie porównuję się do tych osób, ale tak jak Gates, czy tam Pennodaplan czy tam Musk inni, to są ludzie, którzy po prostu są pasjonatami tego i robią to robili też to dla własnej przyjemności, no coś w tym kręci, to jest też męcząca rzecz, żeby siedzieć po nocy przy tym ekranie cały czas i gapić, no widać, że wzrok jest kiepski właśnie z tego powodu, ale takich osób nie przebije nikt, kto idzie na jakieś tam studia informatyczne i on na przykład wychodzi z założenia, że po 5 latach on będzie robił strony internetowe i będzie zarabiał. Okej, będzie to robił, ale no na pewno nie będzie to, no chyba, że jest takim pasjonatem, ale na pewno nie będzie to samo, co gdy ktoś siedzi nad tym po nocach, próbuje być ze wszystkim na bieżąco, no musi tym żyć, trzeba tym żyć. Generalnie wydaje mi się, że sukces osiągniecie, ale nie rozumiany jako tam super karierę, ludzie wam będą mówić brawo. Nie o to chodzi, może nikt od was nie usłyszy, bo to, co ja nazywam sukcesem, to jest to, że będziecie czuć się spełnieni w życiu, że robicie to, co chcecie robić, to, co widzicie, że przynosi jakąś wartość, nie tylko w postaci pieniędzy, to też warto mieć, ale wartość w tym sensie, że wiecie, że robicie coś, co no, przynosi też jakąś wartość innym, jakiś pożytek, bo w tym się spełnia, w służbie innym, prawda? To jest coś dobrego, więc musicie wybrać coś, co będzie wam bliskie, co rzeczywiście będzie waszą, co będziecie postrzegać jako służbę innym, a nie tylko jako zawód od tej do tej godziny, a potem nic was nie obchodzi, albo tak jak to usterkę, ostatnio prawo nowe, tam widziałem fragment, jak jakąś szafkę tam skręcali i mówią, dobra, oby tam chwilę tylko powisiało, wziąć kasę, wyjść, a tam ktoś położy parę książek i się to ugotuje. No nie o to chodzi, bo trochę świat zmierza w tym kierunku, że mamy masę dziadostwa, kupujemy śmietanę chociażby w sklepie, potem patrzymy, a tam w środku jakaś mączka, chleba świętojańskie, jakieś inne tam poprawione rzeczy, tam już nie ma śmietany. Masło, że tam no ileś procent ma być masło, a reszta to margarinę można upchać. No, kupujemy chleb, się okazuje, że tam jakieś, słyszałem, że u nas tego nie ma, gdzieś tam Chińczycy to jakieś w ogóle zmielone włosy robią jakiś taki klej, żeby to takie było elastyczne. W Europie nie jest to dopuszczane, ale dopuszczają, że to chyba z sierści świńskiej, z Szczeciny. No więc jak się słucha o czymś takim, no to z czego to wynika? Stąd, że ludzie robią coś dla zarobku, a nie widzą w tym wartości, mimo że ich dzieci potem się tym karmią. Więc mogę wam powiedzieć właśnie, czego nie robić. Nie idźcie w tą stronę. A co zrobicie, no to już zależy od was. Ja akurat wierzę w was, w to, że macie na tyle rozumu, żeby ten kierunek znaleźć. Więc jak ktoś... A odpowiedzialności właśnie tak się uczymy. Podejmując ją, po prostu robiąc odpowiedzialne rzeczy. Prawda? No, mamy też kryzys z tą rodziną, o której wspominałem, że coraz mniej też mało chłopaków się decyduje na ten ślub. Skąd to wynika? Się boją tej odpowiedzialności. Prawda? Dzieci, kurczę, ja sam mam dziecko, jeszcze się zachowuję, prawda? Nie wiem, co jest grane w życiu, a mam wychowywać
jakiegoś takiego mniejszego siebie, no co z tego może być? Ale zawsze odpowiedzialność uczymy się podejmując tą odpowiedzialność i zazwyczaj są to rzeczy, które nas przerastają. To są rzeczy, których nie do końca ogarniamy, dopiero się uczymy. Nie da się na przykład, nie wiem, można sobie kupić jakąś tam lalkę, prawda? Może nawet jakiś chłopak kupić, żeby się uczył, jak dziecko robić, ale to nie jest to samo. To nie jest to. Trzeba po prostu uczyć się rzeczy, robiąc je. To mówił Arystoteles. I na tym zakończę, bo tu widzę, że już jestem pod dostrzałem. Nie, już mi podostrzałem, na razie jestem dostrzegawczy. No, w każdym razie mam nadzieję, że coś wam dało to spotkanie. Może jeszcze się kiedyś zobaczymy. A jeśli nie, no to może wierzę, że też będąc w świecie, robiąc jakieś rzeczy, które uznacie, że was pasjonują, no będziecie mieć na przykład do czynienia z moimi dziećmi. Jako nauczyciele, czy może jako piekarze, czy ktokolwiek tam inny. Więc mówię to też z nadzieją, że no właśnie, ten system naczyń połączony. Że jeżeli by wam było mamić jakieś głupoty, no to by się odbiło na powiedzmy moich dzieciach, wnuczkach, potem derwali. Więc wydaje mi się, że powinniśmy mieć wzajemnie do siebie jakieś zaufanie i tworzyć ten świat w taki sposób, żeby był znośnym miejscem dla wszystkich. Dziękuję bardzo.